Cześć! Dzisiaj mamy Wigilię. Nadszedł w końcu ten czas, żeby rozpakować prezent od Asi. Nie mogę się doczekać, już go sobie oczywiście otwarłam, bo to inaczej by się nie dało. Ale zanim to zrobię, to chciałabym po pierwsze Asi bardzo serdecznie podziękować za kit albumowy, który tutaj się znajduje. Pierwszy raz będę mogła tworzyć właśnie z kitu. I nie mogę się doczekać. A poza tym to chciałabym właśnie wszystkim bardzo serdecznie złożyć życzenia radosnych, ciepłych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, bo ja tak zbyt dużo tych filmów nie nagrywam, więc prawdopodobnie już więcej w tym roku nie nagram. I tak, zapraszam do zobaczenia, co jest dalej w tej paczce, bo ja tutaj się nie mogę doczekać. Już tyle czasu, 2 dni u mnie paczka przeleżała. Ale się doczekałam. Jest piękna karteczka. Od Asi tu kwiatek się troszkę spłaszczył. Ale myślę, że jak go się tak popodnosi, to wiecie, to on jeszcze będzie miał życie drugie. Pięknie się mieni. Asia robi cudowne te swoje kwiatuszki. No i tam oczywiście dla mnie słów kilka. W tle szaleje kot. Jakby co, spokojnie. I to jest to, co tak pięknie się, mi się spodobało. Listeczek, tak, to, tak, no, bardzo ładnie to wygląda. Listeczek wyciągniemy, da radę wyciągnąć. Czy trzeba odwiązać? Może bardziej odwiążę to najpierw. Będzie połowa sukcesu. O, listek udało się wyjąć. I... Oj, coś czuję, że ten filmik będzie długo trwał, jak ja tu tyle czasu to odwiązuję. No, Asia to porządnie zakręciła. Aha, bo to jest na 2 razy. Dobra, czyli ja to i tak muszę wyjąć w całości. Najpierw wyjmę z pudełka. I tu widzicie już te piękności. Ja tak podejrzałam już, więc to, co jest na wierzchu, to tak zerknęłam. Ale no, piękna paczuszka, piękna. Akurat Wigilia, czas prezentów. W sumie to jedna z dziewczyn na grupie Łasi zainspirowała mnie tym, żeby otworzyć to faktycznie w święta dopiero, w Wigilię. Ja nie będę czekać do wieczoru wigilijnego, bo nie będzie mnie w domu. Dobra, to może za chwilę. Taśma gigantyczna. Gigantyczna taśma dwustronna, ta super mocna. Rzadko używam taśmy, ale jak używam, no to właśnie tych mocnych, więc myślę, że się tutaj, jak zostanie mi z albumu, to na pewno wykorzystam. W dniu, jak to tutaj spojrzeć, w dniu urodzin, ta któreczka, super, z fabryki Weny oczywiście. To właśnie zerkałam, ale nie mam pojęcia, czego to jest. To jest to. Czego pojęcia, to, Boże, nie mam pojęcia, czego to jest ta którka. Coś tu będę składać albo podglądać na stronę fabryki. Listeczki piękne i kwiatuszki. Super się przyda. O, wybujane kompozycje będzie można robić, powiem Wam. Te piękne tektureczki. A tutaj jeszcze na górze było kilka kartek z tej małej kolekcji. Ja jej nie widziałam, więc wiecie, ja sobie ją pooglądam, bo ja tej kolekcji nie miałam w rękach. Piękne dechy, o tutaj takie elementy i napisy. Dobra. Jaki piękny motyl, wow. Czad. W ogóle zielonych motylów też nie mam. Motyli chyba. Cudowności, czy wy to widzicie? Ile to jest kwiatów? To jest jednostronne, 3 te, Boże. Będzie co wycinać, a teraz to, czego nawet nie podejrzałam. O, to się może uda wysunąć, tak? O! Już pozostawimy. Sznureczek też się przyda. Jak to wygląda? Jak się to tutaj zabrać? To będzie... To jest to, że ja wiem, że to jest do stworzenia albumu w całości. I właśnie to płótno. Ja kupiłam płótno, zresztą ostatnio Wam pokazywałam, ale nie takie ono jest z tej strony. Nie, a tutaj. Boże, jakie mięciusie. Mięciusie, milusie. No w sumie tak, bo to jest kit do atłasowej jesieni od Asi. No, piękne milusie płócienko. Ta tekturka, która jest na okładce.
Super. Drobiazgi, magnesik. O właśnie, ja to muszę otworzyć. Wiecie, muszę to zrobić. To są tagi. Super, bo nie mam tego dziurkacza do zrobienia tagów. Ale to, co tutaj mnie najbardziej zaintrygowało, poza tu do magnesów są przypięte. A, takich nie mam. Takich nie mam. W ogóle nie mam takich dużych ćwieków. Ale piękne są. Piękne złotka. I magnesiki centymetrowe chyba. W sumie tak. Wstążka. O, idzie kot. Zaraz tu mi wsadzi nos pewnie. I ten sznureczek. Ale fajnie. Te dziewczyny, tekturki już są wycięte. Takich one mają być w wymiarach. Nawet nie zwróciłam uwagi, jaki w sumie ma być wielkościowo ten album. Ale one są już docięte. No chyba tak. Chyba wszystko. O, ale super. Idealnie pod wymiar. Kot mi już. No właśnie. Lucuś. Odejdź mi stąd teraz. Magnesiki odłożę gdzieś. I tu jest papier, tak? Całość. Taki duży tak jeszcze. Folijki. Będę robić z Asią folijki. Te kieszonki chyba tam były z folią. I tu całe mnóstwo papieru kraftowego. Będę szaleć. Będę piękny albumik miała. Myślę, że ten to w końcu będzie dla mnie, bo wiecie, szef w dziurawych butach chodzi. Ja nie robiłam jeszcze albumu dla siebie. Zawsze tak dla kogoś. A to są dwie kolekcje. O, to sporo. Będzie co ciąć. Lucjan. Już mi sznurki zżera. Dobra, to też tak na szybko przekartkuję, bo ja nie widziałam. Tam są fioletowe dechy. Takie beże. Koronki. No, super, Asiu, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Myślę, że powstanie z tego piękny albumik. Bo to jest w ogóle najlepsza nagroda. Ja nie wiem, ja gdzieś tam pod komentarzem pisałam, że ona jest nagrodą numer 4, ale dla mnie to jest w ogóle najlepsza z nagród. Bo sama prawdopodobnie, o ile tam jakieś drobne przyda się, to sobie prędzej kupię. Ale zawsze tak na warsztaty, może to jest jakieś takie głupie myślenie, ale tutaj tak trudniej mi, Boże, nie wiem, umiem się wysłowić. Nie kupuję z założenia takich warsztatów jeszcze. Jeszcze nie kupowałam, ale może się przekonam. Może się przekonam, bo to jest fajne właśnie to, że to wszystko jest przygotowane, gotowe. Gotowe nic tylko ciąć i sklejać. Nawet tagi są wycięte, więc już w ogóle super. No, a to płótno. A, dobrze, super. Dobra, nie przedłużam już więcej. Dziękuję bardzo serdecznie, Asiu, jeszcze raz. Kot się zajmuje listkiem, nie? Żeby nie było. Nie wiem, czy nie nagram tego jeszcze raz, bo mi tutaj tak przeszkadza. Dziękuję bardzo serdecznie, Asiu, za te piękne nagrody, za twój kit albumowy. Na pewno się pochwalę efektem końcowym. Mhm. Widzicie to? Widzicie te uszy? No, tutaj mi już włazi w kadr, więc tym bardziej kończę. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!